Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich. To jest wysłuchanie. Jest taka historia, która pozwala lepiej zrozumieć najnowszą historię Watykanu, Kościoła rzymskokatolickiego. To historia, którą każdy adept, który będzie chciał ją zgłębić, będzie musiał się rozeznać troszeczkę w tych wszystkich aferach, które trawią Watykan od lat. To afera finansowa związana z Bankiem Watykańskim, to oskarżenia o nadużycia na tle seksualnym w najbliższym gronie papieża Jana Pawła II, to tło polityczne związane z bardzo niejasną formą pomocy polskiego papieża dla polskiej Solidarności. Przypomnę, Martel mówił nawet o tym, że mogło to finansowanie znajdować pokrycie w czarnym rynku narkotyków Ameryki Południowej. Ale zacznijmy od pewnej historii, która przydarzyła się, a zarazem wielkiej tragedii rodziny Orlandich, która bez mała 40 lat temu wyszła poza teren państwa watykańskiego, którego była no, takim ekskluzywnym obywatelem. Wyszła do szkoły muzycznej, wyszła z instrumentem i ślad po niej zaginął. I wydawałoby się, że to jest taka historia, która się może zdarzyć w każdej miejscowości, w każdym kraju, bo przecież młodzi ludzie giną i szuka ich policja, czasami znajduje, czasami nie. Ale ta historia dała asumpt do prześledzenia najbardziej odrażających tajemnic dotyczących państwa watykańskiego. Mówię tajemnic, bo zdaje się, że Watykan tej sprawy nigdy nie wyjaśnił. A jeśli mamy rozmawiać na ten temat z kimś, kto ma na ten temat zdanie, kto zjadł na tym temacie zęby, to jest z nią, z tą postacią, z tą pewnością nasz dzisiejszy gość, profesor Arkadiusz Stępień. Witam cię, Arku, po raz kolejny w naszym programie. Witaj, Arturze, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Dziewczyna z Watykanu to dokument Netflixa w 4 odsłonach, bardzo sprawnie zrobiony serial. Można się pogubić w tych wszystkich nazwiskach, powiązaniach. Arku, chciałbym, żebyś troszeczkę opowiedział, kim była rodzina Orlandich i dlaczego ta sprawa ze zwykłego zaginięcia, no, które się może zdarzyć wszędzie, zyskała aż takie miano i taką rangę, że napisano na ten temat tonę artykułów, odbyto wiele rozmów, debat, podejrzewam, że takich rozmów jak nasza to były setki, jeśli nie tysiące. Rodzina Orlandich należała, a należy dalej, do tego szczupłego grona mieszkającego w Watykanie, który posiada jeszcze paszport watykański, czyli rodzina Orlandich była obywatelami Watykanu. I jeżeli wprowadzimy od razu Emanuele, czyli tę dziewczynę, która zniknęła przed 40 laty, to należałoby wyobrazić sobie, czy też możemy sobie wyobrazić, że każde państwo, którego obywatel zniknie poza granicami kraju, teoretycznie zniknęła poza granicami kraju, bo w Rzymie, czyli we Włoszech, rozpocznie poszukiwania. Tymczasem Watykan nie tylko nie rozpoczął tych poszukiwań, ale mając odpowiednią wiedzę, rozpoczął mataczenie. Czyli, krótko mówiąc, nie doprowadził po 40 latach zaginięcia dziewczyny przynajmniej do jakiegoś śledztwa, w którym współpracowałby z włoskimi organami śledczymi. Drugi aspekt. No to oczywiście nie mamy Watykanu przed oczami jako miejsca, w którym kumuluje się czy też koncentruje się dobroć, prawo moralne. Tylko Watykan to jest miejsce, centrala kościoła, organizacji, która funkcjonuje jak zwykły mózg, serce, płuca każdego organizmu państwowego. Buduje się większość polityczną, istnieje racja stanu, ale gdzieś mimo wszystko, kiedy przywołujemy to słowo Watykan, no to przywołujemy nie tylko rację stanu i budowanie większości, ale także moralność, etykę i jakąś kumulację dobra. I w chwili, kiedy nawet ta równoważnia między sakrum a profanum
zostaje jakby zachwiana na niekorzyść sakrum, no to pojawia się w nas, obojętnie czy jesteśmy wierzący czy nie, pewien rodzaj konfuzji, takiego zgrzytu i czy ta zgrzytania zębami. A sprawa Emanueli Orlando powoduje, że otwierają się w naszych kieszeniach noże. No właśnie, bo czym głębiej zaglądamy w tą sprawę, czym dalej idziemy za ludźmi, którzy ofiarnie poszukiwali prawdy. Myślę przede wszystkim, że najbardziej taką zdeterminowaną osobą był brat Emanueli, dziś już siwiejący, słusznej wieku pan. To pokazuje się nam obraz zupełnie niewyobrażalny. No powiedzmy sobie szczerze, niebywałej hipokryzji polskiego papieża, który ma wiedzę na temat Emanueli. To wynika chyba nie z bicia, z zestawienia faktów pokazywanych, które zostały pokazane w tym dokumencie, ale też, które były przedmiotem publicystyki, ale też dokumentów różnych śledczych. A jednak nie mówi prawdy, bo no wersja oficjalna jest taka, może Vigano akurat nie jest osobą jak najbardziej wiarygodną, który jest źródłem tutaj tej wiedzy, że Watykan wiedział o uprowadzeniu Orlandii tak naprawdę zanim dowiedziała się o tym jej rodzina. Tak, to mówił Vigano i mamy też przesłanki, które wskazują, że Watykan był ostrzegany przed tym majem, 22 czerwca zginęła Emanuela, ale 7 czy 8 maja, miesiąc, półtora miesiąca wcześniej, zniknęła Rafaela Gregorgi. Druga, no mniej taka prominentna dziewczyna z obywatelstwem watykańskim i przed tym majem 1983 roku Watykan był ostrzegany przez francuskie służby specjalne o możliwości porwania, no domyślano się młodych obywateli Watykanu, ponieważ Watykan to jest państwo oczywiście, centrala kościoła, państwo kościelne, ale ma również pewne grono osób świeckich, nie księży, posiadających watykański paszport, czyli watykańskie obywatelstwo. I córki tych świeckich urzędników, którzy wcześniej pełnili na watykańskim dworze funkcję no, urzędników dworskich, w czasach współczesnych zajmują się już nie służbą wokół tronu, ale na przykład tak jak ojciec Emanueli Orlandi zajmował się dostarczaniem korespondencji z pieczęcią państwa watykańskiego lub nawet z pieczęcią papieża. I uprzedzając trochę tok naszej rozmowy, no to nie zdradzę wiele, że powiem, że ten, kto doniósł osobiście list do Alego Acci w maju 81 roku, czyli kilka dni przed zamachem na spotkanie z Janem Pawłem II, list, zaproszenie, ekskluzywne zaproszenie firmowane pieczęcią któregoś z kardynałów do Alego Acci, no to był ojciec Emanueli Orlandi. Tutaj na razie wystarczy nam tylko to, że właśnie taką funkcję pełnił ojciec Orlandi, był odpowiedzialny za doręczenie korespondencji papieskiej do ręki adresata. Natomiast jego rodzina od kilku pokoleń mieszkała w Watykanie i służyła kilku papieżom. Oczywiście pokolenia wcześniej pełniły rolę takich klasycznych dworskich urzędników, którzy towarzyszyli papieżowi podczas noszenia go na sedia gestatoria, w tej całej ceremonii papieskiej, tak jak to skonfigurowany był Watykan jako taka prawdziwa monarchia feudalna mniej więcej do połowy XX wieku. Stąd właśnie, i tu przechodzę do tego Pierra Orlandi, czyli tego brata Emanueli, jego wielkie rozgoryczenie. Bo nie tylko, tak jak powiedziałem na samym początku, Watykan nie ujął się za swoją obywatelką, nie interesowały go jej losy, ale jeszcze zdezawuował służbę wielu pokoleń tej rodziny Orlandii, którzy no, dobrzy katolicy, wierni watykaniści służyli kolejnym papieżom. Więc taka jakby podwójna konfuzja narodziła się w głowie Pierra, który
No niestety ma jakieś wyrzuty sumienia, ponieważ jeżeli przeszlibyśmy już do tego nieszczęsnego dnia, tego 22 czerwca 83 roku, kiedy zniknęła Emanuela, to nim udała się na lekcję umuzykalnienia do szkoły muzycznej, do centrum Rzymu, jadąc z Watykanu na plac Sant'Apollinara w Rzymie autobusem, no to musiała usłyszeć od Piera odmowę, ponieważ prosiła go, by ją podrzucił na tę lekcję tym skuterem, tym motorkiem rzymskim, których tak pełno było przecież w latach 70., 60. w Rzymie. Pier odmówił, Emanuela pojechała na lekcję do szkoły muzycznej autobusem, no i już nigdy nie wróciła. Ale pojawia się taki bardzo znaczący fakt, który ma miejsce dość szybko po jej zniknięciu, bo z jednej strony rodzina zaplakatowuje cały Watykan jej podobieństwem. Cały Rzym. I ona jest poszukiwana. Poszukiwana jest również Mirella, inna dziewczyna, która jest świecką rzymianką, która też zginęła w tym czasie. I pojawia się Jan Paweł II, który bez konsultacji z rodziną w trakcie z jednego modlitwy Anioł Pański tradycyjnej w niedzielę apeluje o jej uwolnienie i zwraca się bezpośrednio do porywaczy, co sugeruje, że ma jakąś większą wiedzę na jej temat, jej losu, niż ma policja, niż ma ta rodzina. Ja myślę, że to też jest ten element tej takiej, nie wiem, zdrady albo przynajmniej nielojalności. Mało tego, papież jest informowany już tego samego dnia, 22 czerwca, kiedy o zaginięciu Emanueli, w końcu 15-letniej dziewczyny w Watykanie, więc osoby, która sytuuje się gdzieś tam rzeczywiście absolutnie na samym podnóżu tej piramidy hierarchii watykańskiej, czyli takiego no name, którą papież wprawdzie osobiście poznał, kilkakrotnie przyjmował rodzinę Orlandich u siebie, no ale w tej piramidzie władzy i spraw, które ma do przemielenia i do zadecydowania papież, no to jest to osoba marginalna, a mimo to donoszą mu tego samego dnia, właśnie kiedy jest w Krakowie na pielgrzymce, spotyka się tego dnia przecież z Wojciechem generałem Jaruzelskim, z Lechem Wałęsą, donoszą mu, nim opuści lotnisko Balice w Krakowie, o porwaniu czy uprowadzeniu Emanueli Orlandi. I po powrocie do Rzymu rzeczywiście w pierwszą niedzielę lipca podczas Angelus, Anioł Pański, zwraca się z apelem właściwie, bo tak to zostało sformułowane przez niego, z apelem do porywaczy nieformalnie oddanie córki w ręce rodziców. Ale to sugeruje, tak jak ty przed chwilą to powiedziałeś, to sugeruje, że wiedza i Watykanu, i Jana Pawła II odnośnie tego porwania jest znacznie większa niż to, co później Watykan ujawnia w śledztwie. I powiedzmy od razu, ten film Netflixa, przynajmniej na kartach Guardiana, doczekał się pewnej krytyki, ponieważ kumuluje się tam liczba tropów, wątków, które w takiej olbrzymiej ilości wręcz jak woda z prysznicu spada na tego odbiorcę, na tego widza. Ale niestety nie ma w tym filmie żadnego dodatkowego wątku, który zostałby tam wprowadzony, by zaciemniać sprawę. Nie, tam jest nawet redukcja tych szczegółów, ponieważ ich tyle nagromadziło się i tyle tropów lub tyle egzegez, wyjaśnień, co się kryło za tym porwaniem, jaka jest rola Watykanu, że dla mnie ten zarzut Guardiana jest nieuzasadniony. Znaczy, nie bez kozery chyba Orlandi porównuje się do osławionego kodu Da Vinci, będącego uosobnieniem jakiejś wiedzy tajemnej, pozwalającej zgłębić tajemnice Watykanu. Powiedzmy trochę o tych teoriach, które na samym początku i przez te wszystkie lata
towarzyszyły badaniu i wyjaśnieniu sprawy zaginięcia młodej mieszkanki Watykanu. No bo mówi się chyba taki najbardziej spektakularny zarzut, to mówi, że jest to rozliczenie mafii z Watykanem. Powiedzmy sobie kilka słów na ten temat, bo tutaj się od razu pojawiają dwa demoniczne nazwiska przybocznych Jana Pawła II. Z Opus Dei mam na myśli Paula Marcinkusa, człowieka niezwykle wpływowego, o którym ty sporo pisałeś i też oczywiście jak się pojawia Marcinkus, to jego rewersem jest Calvi. Jest taka koncepcja, że oni pomogli Wojtyle stworzyć pewien mechanizm finansowania Solidarności, która tak bardzo mocno leżała mu na sercu, ale co ma do tego Orlandii? Osoba Paula Marcinkusa była bliska rzeczywiście Janowi Pawłowi II. Marcinkus to wywodzący się z rodziny emigrantów litewskich, człowiek, który dorastał na podwórkach chicagowskich, zdecydował się na karierę kościelną, został wysłany na robienie doktoratu do Rzymu i tam okazał się na tyle sprawnym, nie tyle doktorantem, ile sprawnym człowiekiem, który pomagał organizować biskupom amerykańskim podczas ich pielgrzymek, czy też wizyt ad liminam, czyli spotkań z papieżem w Rzymie, zorganizował im pobyt, bardzo zorganizowany, pięciogwiazdkowy. Wybudował kolegium amerykańskie, w którym ci biskupi amerykańscy mieszkali. I dzięki temu wypłynął na szersze wody, dostrzegł go poprzednik Jana Pawła II, Paweł VI. I w moim przekonaniu musielibyśmy trochę tę winę z Jana Pawła II ściągnąć i rozłożyć przynajmniej na barki Pawła VI, wyjątkowo nieszczęsnego człowieka, który chyba nigdy nie powinien zostać papieżem, który miał serce być może, miał na pewnie i duszę. W końcu podobno płakał, kiedy podpisywał tą encyklikę Humanae Vitae zabraniającą kobietom stosowania pigułek koncepcyjnych. On osobiście był za, ale większość gremium kardynalskiego z kardynałem Ottawianim oczywiście przeciwko. No i Paweł VI uległ Wojtyle. Uległ. Natomiast ten Paweł VI jeszcze wprowadził do Watykanu bank Ambrosiano, bank mediolański, który miał w chwili wygaśnięcia praw wynikających z traktatów laterańskich, czyli umowy między Watykanem a państwem włoskim z 1929 roku, pewną tolerancję lub zwolnienie z płacenia podatków, postanowił Paweł VI rękami banku Ambrosiano wyprowadzić pieniądze z terenu Włoch do rajów podatkowych. Karaiby, Luksemburg, Wyspy Bahama. I ten proceder kontynuował arcybiskup Marcinkus jako osoba, która wpadła w oko Pawłowi VI, ponieważ podczas jednych z wizyt na ulicach Rzymu, Paweł VI, no to wtedy jeszcze nie był taki czas, że papieże w ogóle pojawiali się często, ale podczas wizyt na ulicach Rzymu pojawił się wielki tłum wokół Pawła VI i tenże Marcinkus, jako taki no name, właściwie ochroniarz Pawła VI, pięściami utorował drogę papieżowi VI, drogę ucieczki. Więc możemy sobie to wyobrazić. Marcinkus, chłop, dąb 1,90 m wzrostu i pięściami boksuje wolną drogę dla jego świątobliwości. Dzięki temu Marcinkus bez kompetencji finansowych został awansowany na arcybiskupa i później szefa Banku Watykańskiego. Ten Marcinkus później do spółki właśnie z tym Michaelem Sidonią, czyli de facto bankierem mafii, członkiem mafii sycylijskiej oraz drugim takim bankierem, który stał na czele banku Ambrosiano, Robertem Calvin, robili te malwersacje, aż do tego malwersacje, czyli prali brudne pieniądze mafii, wyprowadzali pieniądze watykańskie do rajów podatkowych.
ten Marcinków został przejęty przez Pawła, przez Jana Pawła II, a to tylko dlatego, że Marcinków na tyle był cwany, że od razu przystąpił do Opus Dei, czyli ultrakonserwatywnej organizacji, dla której Jan Paweł II miał nie tylko serce, mózg, ale w ogóle cały swój... No, głowę stracił w ogóle absolutnie. Tak, 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 dokładnie. I krótko mówiąc, Jan Paweł II oczywiście, to w ciemno można powiedzieć, nie znał się na sprawach finansowych, ale kłóciłbym się z tymi, którzy twierdziliby, że nie zarządzał Kurią Watykańską. Jan Paweł II zarządzał Kurią Watykańską, ale oczywiście na finansach się nie znał, ale dał Marcinkusowi przyzwolenie. Rób tak dalej, jak robiłeś za Pawła VI. Pomnażaj bogactwo Banku Watykańskiego. Tym bardziej, że Jan Paweł II potrzebował dodatkowych nieujawnionych źródeł pieniędzy właśnie na finansowanie tego sojuszu stulecia, czyli sprzężenia politycznego USA Ronalda Reagana w celu wykonania tego, co rzeczywiście się stało, czyli wykopertnięcia systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście przy założeniu, że Jan Paweł II nie był tylko jedynym aktorem, który rozłożył na łopatki system komunistyczny. Ale swoimi możliwościami w oparciu o powiązania z Białym Domem i z CIA, Jan Paweł II rzeczywiście wbił jednego z tych gwoździ do trumny systemu komunistycznego, finansując polską Solidarność z nielegalnych pieniędzy Banku Watykańskiego, a ten worek z tymi brudnymi pieniędzmi, których wiemy, ponieważ mamy takie relacje, wchodziło się do wieży Mikołaja V, czyli tam, gdzie w Watykanie znajduje się Bank Watykański, wchodziło się z grubymi walizkami cashu, banknotami zaplombowanymi i wkładało się te pieniądze na konto fizycznie, czyli praktyka, jaka była niestosowana w żadnym innym białym banku na świecie. Ale pojawia się tam nazwisko właśnie, bo taka była teoria właśnie Orlandii, że ona miała być właśnie ofiarą rozgrywek, bo w gangu doszło do nieporozumienia, mam na myśli styk mafii i Marcinkusa, że mafia dała pieniądze, one chyba źle zostały wyprane, one miały pójść na Solidarność, ale coś tam nie zagrało. Taki mocny wątek się tam pojawiał, jako jedna teoria z tego uprowadzenia, że miała być takim ostrzeżeniem. Tak, ponieważ pewne inwestycje Marcinkusa i Roberta Calviego były chybione. I depozyty mafii sycylijskiej, czyli Cosa Nostry, ulotniły się, zostały przespekulowane przez Marcinkusa. Mafia straciła pieniądze i według tego jednego z tropów Emanuela Orlandi została porwana właśnie dlatego, by szantażować Watykan zwrotem depozytów utopionych przez Marcinkusa, depozytów mafijnych. To jest o tyle wiarygodne, lub zyskuje ta teoria wiarygodność, ponieważ Watykan istotnie później, już po kilka lat po uprowadzeniu Orlandii, wypłacił kolosalną sumę 250 milionów dolarów odszkodowania. One zostały tam eufemistycznie uznane jako moralne zadośćuczynienie jakiegoś tam zaniechania watykańskiego, ale one na tyle satysfakcjonowały mafię sycylijską, że Watykan nie był prawdopodobnie po tym 1984 roku więcej szantażowany. Druga taka przesłanka, która uwiarygodnia ten trop, że Orlandii została uprowadzona jako szantaż za konieczność zwrotu depozytów mafijnych utopionych w spekulacjach arcybiskupa Marcinkusa, sugeruje pochowanie herszta jednego z tych pomniejszych, tak byśmy nazwali, podwykonawców mafii sycylijskiej. Rzymski odłam. Roberta De Pedis, który był szefem bandy della Maliana, czy takiej bandy rzymskiej afiliowanej przy mafii sycylijskiej i który miał porwać tę Emanuelem Orlandii. W sprawie tego Roberta De Pedis zeznawała przed kilkunastoma laty jego była kochanka Sabrina Minardi.
Sabrina Minardi ujawniła, że przede wszystkim powiązania i ścisłe kontakty między Depedisem a arcybiskupem Marcinkusem. Depedis, Renato Depedis faktycznie zanosił fizycznie pieniądze od Marcinkusa do Banku Watykańskiego, te z banderolami. Mało tego, Renato Depedis, kiedy zginął w porachunkach między gangami mafijnymi w Rzymie 8 lat po porwaniu, uprowadzeniu Emanueli Orlandi, spoczął na cmentarzu pod Rzymem, ale nie minęło kilkanaście dni, a wdowa mogła wydobyć jego ciało z tego podrzymskiego cmentarza i zdeponować w Bazylice Sant Apollinar, czyli w centrum Rzymu, w Bazylice Papieskiej, która stanowi eksterytorialne terytorium Watykanu. Mało tego, zgodę na tę translację zwłok z cmentarza do bazyliki, powiedzmy, że w bazylice, w kościele generalnie, spocząć może tylko biskup, kardynał lub papież. Tymczasem tam spoczął człowiek świecki, który pewną część życia spędził w więzieniu, miał mafijną przeszłość. Mafiozo. Uzasadnieniem jego pochówku była rzekoma dobroczynność Depedisa, którą aktywował jakby no wirtualnie z więzienia. Wspomagał jakimiś pieniędzmi sierocińce w Rzymie. I to posłużyło rektorowi tej bazyliki do wydania zgody, by pochować Marcinkusa w imponującym sarkofagu, przypominającym de facto sarkofag albo cesarzy rzymskich, albo faraonów. Wdowa, już nie Sabrina Minardi, tylko żona, która wyszła później za Renato Depedis, otrzymała klucz od tej kaplicy, ponieważ stanął sarkofag w niszy zasłoniętej żelazną kratą i wdowa otrzymała klucz, mogła samodzielnie do niego, do tej kaplicy wchodzić. No a zwykli wierni uczestnicy mszy w bazylice oczywiście nie mieli tam wstępu. I jeszcze jedna sprawa. Zgodę na pochowanie Depedisa w bazylice wydał sam wikariusz Rzymu Ugo Poletti, prawa ręka papieża Jana Pawła II na diecezję rzymską. To są jakby te trzy takie no jak obuchem w głowę silne przesłanki służące ku temu, jak silne były powiązania między światem przestępczym a Watykanem. Kiedy opinia publiczna dowiedziała się o tym, dzięki tym wypowiedzią Sabriny Minardi, czyli tej kochanki, to był początek lat 2000, chyba 2012, no to Watykan znalazł się pod ścianą i dokonał inspekcji grobu Renato Depedis, ponieważ sugerowano, że prawdopodobnie znajdują się tam szczątki Emanueli pochowanej po 90 roku razem z jej kidnaperem Renato Depedis. Przeszukano grób, nie znaleziono nic poza szczątkami Renato Depedis, Emanueli tam nie było. Ale ta siatka indykatorów jakby jest dowodem na to, jak potężna była ta mroczna sieć powiązań między Watykanem a światem przestępczym. No też mocną przesłanką jest zeznanie Minardi, która mówiła, że widziała Emanuele, że ona była przekazywana jakiemuś wysokiemu urzędnikowi kurii rzymskiej. Jeśli chodzi o ten Bank Watykański, to tak sobie pomyślałem, że minęło tyle lat, blisko 40, ale tam się nic nie zmieniło, bo mam przed oczyma postać kardynała Becciu, który nadal mieszał w tym banku i przejął po nim stery. Prawa ręka papieża Franciszka, przypomnę, człowiek, który dopuścił się olbrzymich nadużyć. Teraz, niedawno, kilka lat temu pisała o tym włoska prasa, który pozwał obecnie La Repubblica, która opublikowała ten skandal i twierdzi, że gdyby nie ten skandal, miał szansę zostać papieżem i wycenił ten urząd na kilka milionów euro. Zostawmy tu jeszcze. Natomiast kiedy mówisz o tym mafiozie rzymskim, który rzekomo właśnie z uwagi na swoją dobroczynność miał być pochowany w katedrze świętego Apolinarego, to przypomina mi się list, który wysłała święta Teresa do jednego z sędziów rzymskich, amerykańskich, mających na celu protekcję jednego z przestępców, który jak twierdziła,
wspomaga jej zakon olbrzymimi środkami. Ten prokurator jej odpisał, że jeżeli jest przyzwoitą kobietą, niech odda te pieniądze, bo te pieniądze są po prostu ukradzione, ale to taki wtrend. Ale jest też druga teoria, która mówi o tym, że była nasza bohaterka elementem rozgrywki politycznej związanej z Ali Akcho. Mówi się o tym, że miała być takim instrumentem nacisku na Jana Pawła II, żeby on apelował o uwolnienie wcześniejszej Ali Akczy, a w tym czasie też zginęła jeszcze inna młoda obywatelka Rzymu, Mirela, nie pomnę nazwiska, która miała z kolei być takim instrumentem nacisku na prezydenta Włoch. Powiedz kilka słów na ten temat. Dlaczego pojawiła się ta teoria? Czy to są lewe sanki? Bo zdaje się, że ta teoria została odrzucona w końcu. Ona się wydaje najmniej prawdopodobna. Pojawiła się jako pierwsza, ponieważ dwa lata wcześniej doszło do zamachu na Jana Pawła II. Strzelał Ali Akcza. Ale może od razu przynajmniej powiem ja. Dla mnie to, co się dzieje w Watykanie, na sprzężeniu między Watykanem a Rzymem, między polityką watykańską, polityką włoską, istnieje tak wieloraka sieć powiązań, a przypomnijmy, że to bagno korupcji, bagno, w którym partycypowała i mafia, i loża P2. I Watykan, i chrześcijańska demokracja na początku lat 90. doprowadziła do implozji chadecji Giulio Andreottiego, która potknęła się o właściwie nie kłody, ale po prostu morze korupcji. Więc Watykan był powiązany tyloma sieciami z tą skorumpowaną chadecją, że także z organizacją Gladio, która jeszcze na początku lat 80. funkcjonowała. Świetną książką o tym Gladio napisał szwajcarski historyk Genzer. Wszystko było nakierowane w Italii na obronę przed komunizmem, ponieważ ci komuniści w Italii byli na tyle silni, że mogli sięgnąć po władzę. Oczywiście nie samodzielnie, ale w jakiejś koalicji. Zginął przecież w 1978 roku Aldo Moro. Więc ten gąszcz zazębia się tak bardzo, że nawet w pewnym momencie czuję, i nie bierz mi tego za złe, pewną empatię do Karola Wojtyły, który wszedł w zastany układ olbrzymiej korupcji na szczeblu watykańskim, olbrzymiego wyalienowania się kurii rzymskiej i sekretariatu stanu przede wszystkim spod kurateli nie tylko papieskiej, ale w ogóle tego sekretariatu stanu nikt nie potrafił ukontrolować, utrzymać. Że jako outsider z Krakowa bez wglądu w te wewnętrzne rozgrywki układów włosko-południowo-amerykańskich rzymskiej kurii, przy tym swoim programie iluzyjnym, wiemy dzisiaj, iluzyjnym programie nawracenia świata na ortodoksję katolicką, rzeczywiście nie mógł pociągać za indywidualnie za sznurki i za jakieś tam sprzęgła. Ale to nie zwalnia go z tej odpowiedzialności, w każdym normalnym państwie odpowiedzialności politycznej za to, co wyczyniała jego odwytyczyniał najbliższy entourage. Czyli wracając do punktu wyjścia. Tak, istnieje powiązanie, mało tego, istnieje silne powiązanie między zamachem na papieża, a porwaniem Emanueli Orlandi. Istnieje też silne powiązanie między śmiercią Roberta Calviego, tego szefa banku Ambrosiano, współpracującego z Marcin Kusem, dostarczającego Janowi Pawłowi II nielegalnych pieniędzy dla finansowania Solidarności i innych przedsięwzięć, a uprowadzeniem Emanueli Orlandi. Przypomnę tylko, że Calvi skończył na moście w 1982 roku w czerwcu, czyli rok przed porwaniem Emanueli i rok po zamachu na papieża. Został powieszony na moście mnichów w Londynie, obłożony cegłówkami w kieszeniach, więc klasyczny mord mafijny. Zginął także Michael Sidonia, czyli trzeci człowiek z tego triumviratu, Marcinkus Calvi Sidonia.
Marcinkus, tego ścigało notabene listem gończym FBI, schronił się immunitetem, dzięki immunitetowi watykańskiemu właśnie za murami świętego Leona. Tutaj Jan Paweł II osobiście roztoczył nad nim opiekę, dzięki temu on fizycznie przeżył, a potem krótko przed śmiercią przetransportowano go do Stanów Zjednoczonych i tam zmarł, zabierając wszelkie tajemnice do grobu. To jest jedyny z tej trójki muszkieterów, który fizycznie przeżył, bo zginął Calvi i zginął Sidonia. Więc to powiązanie między zamachem na papieża, zniknięciem Orlandii i śmiercią Calviego, no to istnieje wielowektorowo, wielosieciowo. Mamy tu do czynienia z pewnym takim szerokim bagnem, którym spektakularnie doszło do trzech tych erupcji w postaci śmierci Calviego, porwania Orlandii i zamachu na papieża. Przypomnę tylko, że Mehmet Ali Akcza w tym właśnie tropie, wyjaśnijmy go, prawdopodobnie porwano Orlandii, by zwolnić Mehmeta Alego Akczę, który być może zacząłby sypać przed sądem włoskim i zdradziłby także swoje powiązania z Watykanem. Już mówiliśmy na samym początku, że to nie kto inny, tylko ojciec Emanueli Orlandi przyniósł osobiście, fizycznie Mehmetowi Ali Akczy zaproszenie od Watykanu na indywidualne spotkanie z papieżem do jednej z parafii pod Rzymem krótko przed zamachem. Kto załatwił to zaproszenie Akczy? Jak Akcza wszedł tutaj do tego ekskluzywnego grona? Być może wtedy nawet planował Akcza zamach na papieża. Tego nie wiemy. Jest jeszcze jedna taka niewyjaśniona sprawa, w której Watykan jest również odpowiedzialny. Oprócz Akczy, co pokazało śledztwo włoskie, był drugi strzelec. Tego strzelca nigdy nie wychwycono. Mało tego, Watykan nigdy nie udostępnił tej trzeciej kuli, którą znaleziono. Tą trzecią kulę od razu Watykan przejął, a Jan Paweł II zamontował ją w koronie Matki Boskiej w Fatimie. Ale śledczy tej trzeciej kuli, która potrafiła zidentyfikować lub potwierdzić teorię dwóch strzelców, nigdy Watykan nie wydał. Więc to jest to sprzężenie między Alim Akczą a porwaniem Emanueli Orlandii i mimo wszystko najmniej wiarygodny, najmniej poświadczony. No można rzeczywiście tak mieć takie wrażenie, że to była taka próba wrzucenia tej sprawy na lewe sanki, te telefony stawiające ultimatum, że Ali Akcza ma wyjść z więzienia. Taka próba zdezawuowania po prostu jakiejś prawdy, tak, która być może okazała się bardzo banalna, że chodziło o szantaż związany z defraudacją pieniędzy z Banku Watykańskiego i tak naprawdę krzywdę, którą uczyniono mafii. Tak. Ja przypomnę, że rzeczywiście był taki moment jednak, kiedy Ali Akcza, przebywając w areszcie przed rozprawą, zaczął dość dużo mówić. On opowiadał o różnych koncepcjach związanych z prowiniencją zleceniodawców i później jakoś się z tego wycofał. Ja nie do końca się zgadzam z tobą z tym zastaniem przez Wojtyłę tego bałaganu, bo rzeczywiście przypominamy sobie tą sprawę Aldo Moro, tego zapłakanego Pawła VI, o którym się mówi, że sympatyzował w sensie dosłownym z Pawłem VI, że mieli jakiś romans z sobą. No powiązanie Hadecji z Watykanem, taka tradycja godna Mussoliniego wręcz, trzeba sobie powiedzieć, ale z drugiej strony zainstalował Wojtyła wokół siebie ludzi naprawdę skończonych moralnie. Mam na myśli Sondano, Torillo, ta pomoc udzielona kardynałowi Love, który uciekał przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości i te, nie chcę używać mocnych słów, tą grupę polską, więc tak sobie nazwę. Wiemy sobie, co to była za prowiniencja, co to za ludzie, o jakim morale i o jakim intelekcie. Naprawdę można Jana Pawła rozgrzeszać za wiele rzeczy, natomiast no, chyba miał rozum, z jakimi ludźmi się zadawał, a zadawał się z typami spod ciemnej gwiazdy. Jest wreszcie trzecia teoria, która jest najbardziej chyba szokująca. To jest taka teoria, że Manuela Orlandi była świadkiem, a w zasadzie ofiarą molestowania, którego miał się dopuścić na terenie ogrodów watykańskich, tego małego areału, który okala te budynki, które znamy na tyłach, jeden z najbliższych papieżowi współpracowników, w randze mówi się kardynała.
różne typowania, mówiło się o czterech kardynałach i jest taka teoria, że ona po prostu musiała zniknąć i może to zadanie zostało powierzone mafii, żeby nie mówiła, bano się skandalu. To pojawia się także w tych zeznaniach Sabriny Minardi, czyli tej byłej kochanki Depedisa, tego właśnie herszta mafii pochowanego w bazylice świętego Apolinara. Mamy pod tym samym kątem wypowiedź jakby jeszcze z ultraprawej strony, mianowicie naczelnego egzorcysty Watykanu, Gabriela Amorta, człowieka kompletnie zwariowanego, który twierdzi, że wypędził kilkanaście tysięcy demonów, wypędzał rocznie, ale legendę, rzeczywiście ikonę już nie żyje, a Amort zdaje się od kilku lat. Tak, który twierdził, że podczas jego seansów ludzie egzercytowani pluli gwoździami. Ale w tym momencie chodzi nam o jego wiarygodność. I ta wypowiedź Amorta, który oskarża Watykan, ale jakby z prawej strony, ultra prawej strony, że Emanuela została porwana na orgię seksualną, znajduje uzasadnienie czy też potwierdzenie w tym dokumencie Netflixa, gdzie na samym końcu jedna z dawnych koleżanek Emanueli, ośmielona, no nie wiemy czym, czy kampanią Me Too, w każdym razie zrzuciła z siebie ten lęk, paraliż, który towarzyszył jej przez tyle lat i wypowiada się właśnie tak, iż Emanuela została porwana przez kardynała. To jest nie do końca sprecyzowane, kim jest ten kardynał, ale też brat Emanueli mówi o osobie kardynała, wprawdzie w cudzysłowie, więc jakąś wysoką personę w Watykanie z najbliższego otoczenia na Pawła II. Porwana na orgię seksualną i przywołajmy teraz tego Amorta, który jakby dokończył tę historię, skonsumowana podczas tej orgii seksualnej i zlikwidowana tego samego wieczoru. Więc wszystko, co dzieje się jakby po 23 czerwca, utrzymywanie Watykanu, to o czym mówiliśmy na samym początku, utrzymywanie Watykanu całej opinii publicznej w niepewności, mataczenie w śledztwie, przeszkadzanie w śledztwie, być może sypanie układanie tych fałszywych tropów byłoby perfidnym zabiegiem, o ile Amort i ta wersja rzeczywiście makabryczny sposób by się spełniła. I epilog tej historii jest dość przedziwny. Oczywiście, żeby ją zgłębić, trzeba, zachęcam do artykułów profesora Arkadiusza Stępina, zachęcam was do oglądnięcia dokumentu na Netflixie. Jest całą kopalnią wiedzy na temat tej sprawy internet. Tam są różne spojrzenia, tam są przedziwne, różne spiskowe teorie na ten temat, ale jest dokument, który w prezencie otrzymuje jeden z dziennikarzy śledczych, który zajmuje się tą sprawą. I to jest dokument, który zawiera preliminarz wydatków Watykanu na utrzymanie naszej bohaterki w Wielkiej Brytanii. I on zawiera między innymi koszty związane, zdaje się, z przesłaniem jej ciała do Watykanu. Kompletnie szokujący dokument, który pokazuje, że wszyscy trzej papieże wiedzieli, co się z nią dzieje, że była szantażowana, że być może po prostu to był jedyny sposób, żeby jej nie mordować, czyli odseparować ją, nie wiem, narkotyzować. Powiedz kilka słów na ten temat. Zaimplantować jej nową tożsamość. Taki trop też istnieje, że Emanuela Orlandi żyje z zupełnie nową tożsamością, wypranym mózgiem, a dokument, o którym ty mówisz, pochodzi rzeczywiście z Sekretariatu Stanu, był firmowany osobą kardynała Antonellego. Więc nie żyje już kardynał od kilku lat, słusznie. Tak, ale firmowany jego osobą, jego godłem, jego herbem i podpisem i rzeczywiście zawierał wydatki w Londynie na Emanuelę, koszty jej leczenia, koszty utrzymania w internecie, koszty wielu zabiegów
Halo, nie słyszymy się. Nie słyszymy się. Ojej. O, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze, tak, tak, tak. Mówiliśmy o ich wydatkach tych. Tak, że te wydatki, jest bardzo skrupulatna lista tych wydatków i sugerowałaby ona, że Watykan, tak jak mówiłeś, utrzymywał Emanuelem przez dłuższy okres czasu, a finalnie została ona zlikwidowana i ciało przetransportowane do Rzymu, do Watykanu. W oparciu też o te poszlaki dwukrotnie przeszukiwano przede wszystkim cmentarz teutoński, czyli cmentarz niemiecki w Watykanie. Nie znaleziono z udziałem Piera Orlandi, nie znaleziono żadnych szczątków po Emanueli. Na cmentarzu teutońskich tych szczątków niestety nie znaleziono do dnia dzisiejszego. Pier Orlandi miał taką wielką nadzieję, że niestety ojciec Emanueli zmarł, nie doczekał się prawdy w tym zgorzknieniu, poczuciu bicia nabitym w butelkę, bo tak mówiliśmy, jego, nie tylko on, ale jego kilka pokoleń, jego ojców służyło kolejnym papieżom, więc został w jakiś sposób zdeptana jego godność, zdeptane oddanie temu tronowi papieskiemu przez niego i jego... I to czuje w sobie to wielkie rozgoryczenie Pier Orlandi, który spotkał się razem z matką, jeszcze wtedy z ojcem, Janem Pawłem II, po uprowadzeniu Emanueli podczas jednych z takich wigilii bożonarodzeniowych. Wtedy Jan Paweł II wyszedł z propozycją, by temu Pierowi zapewnić jakąś posadę w administracji cywilnej Watykanu. Pier początkowo ją przyjął, ale im dłużej to milczenie Watykanu roztaczało to swoje złowieszcze działanie, mało tego, wyprowadził się z Watykanu, zerwał z Watykanem, i przeżył śmierć ojca. W tej chwili prawdopodobnie przeżyje śmierć matki, która ma 92 lata i która nie doczeka się prawdy o swojej córce, ponieważ chyba możemy to powiedzieć, mało wydaje się prawdopodobne, by prawda, rzeczywista prawda ujrzała światło dzienne. Te tropy, o których mówiliśmy, są bardziej sugestiami, hipotezami, a nie udowodnionymi tezami. I czyni to porwanie Emanueli Orlandi z tego serca boskiego świata tym bardziej dramatyczne i makabryczne. A mi się przypomina twoja polemika z Tomaszem Terlikowskim, kiedy na łamach Rzeczpospolitej napisałeś, że nie wystarczy odjaniepawlić i odbrązowić polskiego papieża, że wokół tego polskiego papieża narosło wiele pytań bez odpowiedzi, że wiele spraw wymaga wyjaśnienia. To nie tylko te zgniłe finanse Watykanu, to nie tylko nieprawdopodobne oparcie się na prawicowych, ekstremistycznych organizacjach religijnych, takich jak Legion Chrystusa, jak Opus Dei, ludzie oprowiniający ocierającej się o faszyzm, o tą nieszczęsną beatyfikację Escrivy, o to promowanie Ronalda Reagana i zaangażowanie się Watykanu bardzo takiego politycznego. Myślę, że czas. Czas jest takim dobrym wyznacznikiem, żeby unosić się nad tą historią coraz wyżej i wyżej i z lotu ptaka zobaczyć coraz więcej. Na koniec chciałbym cię spytać o pewne spekulacje związane z Franciszkiem. Ty wyraziłeś pogląd, że on nie ustąpi, nie pozwoli na to, żeby było dwóch papieży emerytów. Mówiłeś, że będzie chciał doczekać najważniejszego dziecka swojego pontyfikatu. Mam na myśli synod. Synod o synodalności. Tak. Ten synod właściwie już trwa, bo ten szczebel decyzjalny się zaczął. Na drugi rok, czyli na rok 2023, został przesunięty ten synod, szczebel watykański, szczebel centralny. Miał się on pierwotnie odbyć w tym roku. Jeżeli pozwolisz, to
dopowiedziałbym na kanwie papieża Franciszka myśl, która łączy się z tym, o czym mówiliśmy do tej pory. Czyli papież Franciszek odziedziczył to bagno watykańskie jeszcze po Janie Pawle II. W oparach tego bagna, w moim przekonaniu, a nie tylko moim, utknął także Benedykt XVI, który jako profesor akademicki, człowiek o habitusie naukowca, też nie pociągał jak Jan Paweł II, czy nie próbował pociągać za te sznurki indywidualnie, nie reformował kurii rzymskiej i pozwolił spetryfikować się tej już narosłej w tą autonomię i flirtującej, współpracującej ze światem przestępczym Italii i nie tylko Watykanem. I Benedykt w podzięce musiał podziękować kurii watykańskiej za współpracę w formie abdykacji, a w dużym stopniu Franciszek, próbujący jednak walczyć z tą stajnią Augiasza, czyli kurią watykańską, no gryzie wielokrotnie ściany. Więc w jaki sposób ciąży na Janie Pawle II, to jest moje takie przekonanie, odpowiedzialność także za nieudany pontyfikat Benedykta XVI, no i za te wyzwania, przed którymi czasami gołymi rękami wali w mur Franciszek. Natomiast czy Franciszek ustąpi, czy nie ustąpi? W moim przekonaniu, tak jak powiedziałeś, nie ustąpi, będzie próbował spłodzić tego prawego syna z prawego łoża, czyli synod, który być może uśmierzy, nałoży jakieś częściowo przynajmniej kagany i ujarzmi tą kurię watykańską. W czasach Jana Pawła II absolutne gniazdo żmij. No tak, i te pozostałości w osobie przede wszystkim obecnie chyba kardynała Re, tego nobilitowanego do samego końca kardynała Sodano, który no, odszedł w sławie, pożegnany bardzo pięknie przez papieża Franciszka. Kościół nie ma czasu, Kościół się musi śpieszyć, pokazuje to, co się dzieje w kościele niemieckim, to, co dzieje się w innych episkopatach. Zdaje się, że te oddolne ruchy synodalne wyprzedzają pewną epokę, w której zastygł Watykan, który chyba nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo mocno będzie musiał się zmienić już niedługo Kościół, jeżeli będzie chciał zachować swoją jedność. Monarchia feudalna się przeżyła. Papieże, to widzimy i po Benedykcie XVI, i po Franciszku, są właściwie zakładnikami kurii rzymskiej i tych układów, które ukształtowały się i za Jana Pawła II, i za Pawła VI. Zarządzanie miliardową organizacją na poziomie centralnym jest niemożliwe, stąd ta idea Franciszka wydaje mi się sensowna, żeby biskupi diecezjalni mieli większą władzę, kościoły lokalne miały większą autonomię, bo w czasach globalizmu i komunikacji poziomej takie centralne zarządzanie stronu papieskiego, feudalnego jest niemożliwe i szkodliwe. My jeszcze czekamy na te zmiany, natomiast mam takie wrażenie, że młodych ludzi już to kompletnie coraz mniej interesuje. Można nad tym dyskutować, czy to jest dobre, czy źle, ale takie niestety są fakty. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Arku. Profesor Arkadiusz Stępin był dzisiaj naszym i Waszym gościem. Zapraszam Was do artykułów Arkadiusza Stępina na temat tego, co się dzieje w Watykanie, na temat tego osiedliska żmij. Mnóstwo faktów Rzeczypospolitej, przede wszystkim felietonów, też książki profesora. Zapraszam Was na mój Instagram, Arturon Mako, gdzie pokazuje nowe publikacje na temat Kościoła. Widzimy się za tydzień. Udostępniajcie nasz kanał, wspierajcie nas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.